Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Pamiętacie, to jak 2 lata temu wchodził GTA Plusik? Co prawda teraz ta oferta bardziej się rozwinęła, ja wtedy praktycznie 2 lata temu wrzuciłem takiego posta na kartę społeczności, że już niedługo i będzie przy niku jakiejś osoby po prostu GTA Plus. Co akurat jest, no nieprawdą, bo tak się nie wydarzyło. Jednakże to ma jedno takie właśnie swoje drugie dno, które chcę wam właśnie przedstawić, gdyż właśnie w poście, którym jest zapowiedź na temat GTA Plusa, mamy pewną zmiankę na temat nowego DLC. Pierwszą rzecz, którą chciałbym wam zwrócić, to jest grafika, która przedstawia GTA Plusa. Jak sami widzicie, tak ona wygląda i teraz jest nowy post. Dokładnie tą samą grafiką na temat GTA Plusa, więc przez ten czas nie chciało się komuś tam w Rockstarze zrobić tego i po prostu wyklepali parę tutaj rzeczy. Mimo, że to już było wczoraj, to i tak tego na mnie przetłumaczyli jeszcze na język polski, więc po prostu sobie tak przelecimy. Pierwszy tutaj post, co oni tutaj nam wypisali na temat tego GTA Plusa, jest to, że to jest usługa bardzo fajna i że proszę kupować, co nie? Dużo bonusów GTA Online, proszę kupić. Inną rzeczą, którą tutaj mówią, że właśnie do oferty doszedł Red Dead 1 oraz z tym dodatek Undead Nightmare. A dodatkowo też mówią, że nie tylko to, ponieważ jeszcze w tej ofercie pojawią się 2 gry, czyli tak zwane, jak ja to mówię, Laniore i Bully. Akurat jeżeli chodzi o Bully'ego, to jest bardzo dobra sprawa, gdyż Bully był na PS2. Gry Rockstara, które wyszły na PS2, jest ich trochę. Mianowicie myślę, że tutaj da radę to zobaczyć, widzicie. Midnight Club 1, mamy Smack the Runnery, które akurat nie były zbyt dobre. Był Max Payne 1, wiadomo, było GTA. Znowu Midnight Club 2, Max Payne 2, Manhunt, Red Dead Revolver. No, GTA Advance to na Game Boy Advance. W ogóle taka ciekawostka na temat GTA Advance jest taka, że ono wyszło wraz z premierą GTA San Andreas. Równocześnie wyszły. Potem było Midnight Club 3, ale widzicie, jest Bully. PlayStation 2. Prawda, wyszło też na PC-ta. Dziwne akurat, że tutaj na tym wiki nie ma napisane, że jeszcze wyszedł przy okazji na PC-ta. A, bo to jest zwyczajne Bully, a to mamy jakąś edycję konkretną. No, ale widzicie, Vice City Stories, tutaj mamy, będzie Liberty City Stories. Że w każdym razie chcę dojść do wniosku tego, że jest bardzo dużo gier, które były na PS2. A właśnie Bully jest jedną z tych gier, które były właśnie na PS2. Mam takie pewne przypuszczenia. Co prawda mówię, to nie jest potwierdzone nigdzie, ale że pewno pojawi się więcej takich gier z PS2, które będą właśnie działały na PS5. No i PS4 oczywiście, ale głównie raczej na PS5, gdyż program GTA Plus jest właśnie tylko na nową generację. Bento opublikował, że właśnie Rockstar Games dołączył do takiej jednej firmy, która właśnie pomaga przeportować gry z PS2 i PSP właśnie na PS5. I że prawdopodobnie właśnie to zostanie wykorzystane, bo jak mówiłem, w abonamencie GTA Plus, ale to jest głównie na temat PlayStation Plus Premium, aby można było właśnie zagrać takie rzeczy. I właśnie Rockstar w tym występował, więc dlatego ja spekuluję, że więcej ilość gier właśnie z PS2 czy PSP raczej zostanie właśnie przeportowana. Dodatkowo też jeszcze tutaj piszą, że w tym warsztacie Winewood zostanie w sumie dodany warsztat do garażu Winewood i będzie można sobie personalizować swoje wszystkie samochody. Oraz dodatkowo chcą też zrobić aplikację, która będzie pomagała jakoś łatwiej zarządzać właśnie tym, w sensie tym klubem, pojazdami, które są może w klubie. Może będzie jakiś tuning czy coś, dobre jest pytanie, co oni konkretnie tutaj planują. Kolejną rzeczą jest to, że chcą dawać po 1 milion gratis dla każdej osoby, aż do sierpnia. I w zasadzie na samym końcu oni piszą do nas najciekawszy artykuł dla wszystkich, czyli to, że będzie jakieś tam możliwość zdobycia nowego samochodu, nowego super samochodu o dokładnie, w GTA Plusie, w nowym, wielkim, no, wakacyjnym DLC w GTA Online. No i tutaj właśnie zastanowiłem się trochę na tym, że będzie jakiś sposób na zdobycie nowego pojazdu. Nic oczywiście nie wiadomo, co konkretnie mają na myśli przez to. Jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby pewno o tym mówić. Może w okolicach maja, może czerwca, zobaczymy. Jednakże wiecie, pierwsza rzecz, którą ja myślę, że to raczej nie będzie aż tak duża aktualizacja, jak oni mówią. Głównie dlaczego? Głównym problemem, dlaczego to nie będzie duża aktualizacja, jest to, że już The Chop Shop, gdzie był tydzień związany z napadem na Clucking Bell, on już został podzielony i to dosyć mocno. Choćby dlatego, że na samej stronie Rockstara, jak możecie zobaczyć, mamy The Chop Shop, czyli złomowisko, mamy osiągnięcia oraz mamy nalot na farmę Clucking Bell, gdzie też są osobne osiągnięcia. Czyli jakby to wyglądało, jakby to były 2 osobne DLC dosłownie, bo jak tutaj widzimy,
Diamond Casino, Napad na Casino, Los Santos Summer Special, Cayo Perico Heist, jakby każde te osiągnięć to są po prostu nazwy DLC. I to zostało podzielone, jakby to było DLC, ale to nie jest DLC, tylko to już było wcześniej w plikach gry. Jak było właśnie The Chop Show wychodziło, te rzeczy już były. No ale sobie tak podzieli, właśnie ja myślę, że oni mogą znowu tak powiedzieć, że to będzie duża aktualizacja, tak naprawdę no, nie będzie taka duża, tylko będzie bardziej średnią aktualizacją, jak nie bliżej małej, bo w sumie od... Nawet ja nie wiem, czy dużą aktualizacją ostatnią, tak szczerze, żeby wam powiedzieć, z tych wszystkich, co tutaj wychodziło, nie wiem, czy nie były tak naprawdę tunersy. Kontrakt był niby duży, dawał fajny budynek, ale dawał tylko jedno zlecenie VIP-a i się nie doczekał następnego, więc mamy doktora Dre na tym koniec. Wydaje mi się, że tunersy były duże, bo nie dość, że dawało pełno wyścigów, nowy budynek, tam pełno rzeczy do kustomizacji, plus jeszcze kolejny właśnie budynek, dzięki któremu się w ogóle zarabiało. Tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym tunersie zrobione na wakacje. Mówię, The Chop Shop nie był aż tak duży, to mówię, był bardziej poziom taki średniawy. Właśnie do tego coś uważam, że coś może być na rzeczy i to nie będzie aż tak duże. Jednakże, co konkretnie Rockstar do nas szykuje? Powiem wprost, nie mam pojęcia. Ciężko jest powiedzieć, bo mówię, nie, zdobycie nowego samochodu GTA Plusie daje to, że raczej na pewno będzie jakiś budynek, żeby można było to zdobyć. Jakiś sposób kolejny, żeby można było zdobyć samochody, ale w jaki to sposób będzie, że będzie można go zdobyć, ciężko jest powiedzieć. Mianowicie zauważyłem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, jak tutaj widać, no, ja piszę PC, co nie. Jak sobie wjedziemy w dół, mamy postęp kariery, pisze gotowe do odebrania. Ale no nie ma takiej możliwości, żeby odebrać to na PC-cie, tak samo jak na PS4 oraz na Xboxie 360. A mimo wszystko, jak to widzicie, karierę, powiedzmy, że zrobiłem, żeby móc odebrać sobie te nagrody, które no i tak nie są jakieś mega super. No ale w teorii mogę niby je odebrać. Wszystkich innych rzeczach, jak to zobaczycie, też coś się tutaj robi. Wykonano, zrobiono, ukończyłem jakieś tutaj, widzicie, misje. I to jest bardzo interesujące. Od jakiego czasu tak naprawdę te wszystkie rzeczy są naliczane. To mnie bardzo ciekawi. Jak długo to w zasadzie jest naliczane? Widzicie, na przykład lowridery, powiem, że w ogóle nie przeszedłem, kiedy ja je ukończyłem. Nie wiem, w biznesach na przykład, rakursy. Na przykład raz namierzyłem zasoby. Raz rzeczywiście je zrobiłem, tutaj nie ma i właśnie mnie to bardzo ciekawi. Od jakiego momentu jest to tak naprawdę naliczane? Może to jest naliczane od zawsze? Kto wie, no ciężko jest mi sobie to powiedzieć, ale też z drugiej strony po co jest to naliczane, skoro tego nie ma? To też nie ma sensu w takim ogólnym rozrachunku, to nie ma po prostu sensu, dlaczego to jest naliczane. Ale no jest, no i tyle. To jest moje takie zastanowienie, czy to już ostatecznie wejdzie właśnie na tą starą generację, czy no niestety nie ma na to opcji. No i tak naprawdę zostanie to tylko i wyłącznie ekskluzywne, tylko i wyłącznie na nową generację konsol. Niby jakaś szansa jest, żeby to ostatecznie weszło, ale wydaje mi się, że jeżeli już po roku to nie weszło, to może być na to szansa, powiedzmy, że z każdym rokiem coraz to mniejsza. Ale w sumie jest bardzo ciekawe, dlaczego akurat Rockstar się na to nie zdecydował, żeby ostatecznie to wrzucić do dzisiejszego momentu. To jest bardzo zastanawiające, ale raczej to jest pytanie, które zostanie bez odpowiedzi. Ale w każdym razie, to byłoby na tyle i do następnego, cześć.